Przed Państwem Bartosz Gajda. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym się powitać takim rebusem. Przyszła pora na mnie. Mogę jeszcze zaprezentować drugi pornos. Wiedziałem, że pornos bardziej rozwali. Szlachetni Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem i fajnie się bawimy. 83. Bielska Scena Kabaretowa, za chwilę kabarety, a to jest bardzo dobry moment, żeby Państwo mogło zapoznać się z tą fantastyczną ofertą tych afgańskich garnków ze stali rdzewnej. Proszę Państwa, to nie są zwykłe garnki, to są magiczne garnki, dzięki którym jak za pomocą czarodziejskiej różdżki zamieniam swoje zwykłe, szare, dotychczasowe życie w kolorową bajkę. I to za jedyne 6-7 tysięcy złotych. Za jeden garnek. Bądź oczywiście 43 tysiące za cały komplet. Dwóch garnków. Proszę Państwa, dlaczego to jest takie drogie? Ponieważ jak za coś dużo zapłacimy, to ma dla nas olbrzymią wartość. Proszę teraz mężczyzn o spojrzenie głęboko w oczy swojej partnerki i przypomnienie sobie, ile razy powiedzieliśmy do niej: moja droga. Tak samo będzie w przypadku tych garnków. Widzę tutaj tęsknię spojrzenia do drugiej połówki. Ja ostatnio na drugą połówkę patrzyłem tak, jak mi się skończyła pierwsza. Ale żeby zakończyć. Niefrasobliwy finansowy i pokazać, na czym polega związek ceny z jakością. Ja przygotowałem sobie tutaj dwie pary okularów przeciwsłonecznych. Pierwsze to zwykła tandeta, jakieś za dwie dychy z starego stoku z kibla, chyba to akurat są Piotrka z Kuchy. I drugie nowiuteńkie, oryginalne, moje Ray-Bany. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Zwykłe, tanie okulary od razu się ładne, a oryginalne jak nowe. Proszę Państwa, widzę, że część z Pań już tak się nerwowo wierci. Mam nadzieję, że to nie z powodów higienicznych, tylko z podniety. I chcą zadać to fundamentalne pytanie. Czy te garnki nadają się do płyt indukcyjnych? Oczywiście, proszę Pani, że się nadają. Nie można na nich gotować wtedy, ale jak najbardziej się nadają. Z tymi garnkami, z przechowaniem nie ma żadnego problemu. Chowa się to jak talibowie w górach. Bardzo często nie wiadomo, gdzie są. A i mam dla Państwa specjalną promocję. Każdy, kto przyjdzie i kupi cały komplet garnków, dostanie tę oto tarkę w kształcie wieży World Trade Center. Ona jest sygnowana, oczywiście ma certyfikat, ma Made in Osama. A jak ktoś kupi dwa komplety, to Obama. Dobrze, szlachetni Państwo, przejdźmy do konkretów. Dlaczego o tym mówię? Gotowanie w dzisiejszych czasach to nie lada wyzwanie. Wystarczy, że do zupy, zupełnie przypadkiem, wleje się kilka ton ropy i katastrofa jest gotowa. Część z Państwa się śmieje i koncert BP też się śmiał, dopóki w 2004 roku nie zalał całej Zatoki Meksykańskiej. A wystarczyłoby, żeby kupili te dwa jebane garnki, świat byłby o tyle zdrowy. Proszę Państwa, zatem konkrety. Magda Gessler po obejrzeniu prezentacji naszych garnków przechodzi głęboką depresję. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że nasze garnki tak lśnią, że ona pierwszy raz zobaczyła swoje odbicie. Zorientowała się, że to nie zapomniała. Jednak faktem, po prezentacji Magda odstawiła wszystkie produkty kuchenne i żywi się tylko i wyłącznie produktami prosto z paśnika. I to jeszcze taki nie do końca wychodzi, bo ona ma taką płaską twarz, nie ma takiego dzióbka jak sarna i to źle prosianko wybiera. No ale w ogóle jak kręcą najnowsze odcinki Kuchennych Rewolucji, to najpierw na skraju lasu wieszają słoninę i czekają, aż Magda podejdzie. No ale zostawmy Magdę, dramat kobiety. Co ja dla Państwa tutaj przygotowałem? Oczywiście na początek kaweczka, tu jest tradycyjna włoska Barzona.
Jak ktoś nie lubi parzonej, to za pomocą jednego ruchu mamy oczywiście piękne lacze. Te produkty wszystkich potraw będzie można skosztować zaraz, jak tylko skończy się post. One jeszcze dochodzą. Tutaj absolutny rarytas, proszę Państwa, kuroniówka. To jest moja duma, ponieważ na czarnym rynku skończyły się kości kuronia, już nie ma na czym robić. To jest jedna z ostatnich kuroniówek. Także na przystaweczkę od jakiegoś czasu serwuję Państwu stek kolorowych bzdur. A oczywiście jak coś się komuś nie podoba, to zawsze mogę przygotować krem z dyni. Dziękuję.